Moi drodzy, jak to macie na filmikach wcześniej nagranych, ochrona sądu rejonowego w Węgrowie odmówiła mi wejścia do budynku, wobec czego popełniła przestępstwo z artykułu 191 kodeksu karnego. W związku z tym napisałem zawiadomienie, idę zaraz na komisariat policji w Węgrowie. No i co ja tu napisałem? W dniu 13 i tak dalej o godzinie 15 ochrona sądu rejonowego w Węgrowie zabroniła mi wejścia do sądu, jeśli nie założę maseczki. Ustawa, na którą się powoływali, dotyczy osób chorych lub podejrzanych o chorobę i względem mnie nie znajduje zastosowania, a rozporządzenie dopisane do tej ustawy nie ma mocy prawnej i potwierdziło to już kilkanaście sądów. Wobec powyższego żądam ustalenia sprawców i pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej. No na pewno nie popuszczę tej sprawy. Na pewno ci ciecie odpowiedzą. Wiadomo, była wezwana policja i tak dalej. No na policjantów nie da rady złożyć zawiadomienia, bo oni się wycwanili teraz. Teraz oni nawet nie chcieli, żebym zakładał maseczki. Oni tylko grzecznie poprosili o moje dane i poinformowali mnie, że sporządzą notatkę. No sprytne, bo o tym, że dostanę mandat, bo to już któryś mandat z kolei, będzie decydował komendant. No jest to zagrywka bardzo, bardzo, bardzo taka asekuracyjna dla policji, ponieważ oni dokładnie wiedzą, że uczestniczą w hucpie, w cyrku przestępczym i kiedyś za to przyjdzie beknąć, dlatego żeby być wiernymi swoim nadzorcom, wymogli, aby ich działanie ograniczało się tylko do sporządzenia notatek. To już tam ktoś wyżej postawiony będzie decydował, gdzie to zostanie skierowane. Wiadomo, że zostanie skierowane do działu wykroczeń i tak dalej, i tak dalej. Więc no, policjantom odpuszczamy, bo tutaj to by było takie się bleblanie, no trzeba by było, Jezu, no wiadomo, że oni wiedzieli i tak dalej, ale poszliśmy po najniższej linii oporu, czyli złapiemy się za tych cieciów, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie, no. Jakby policja zagroziła mi mandatem, albo chciała wystawić mandat, oczywiście spisałem ich i tak samo bym złożył na nich zawiadomienie, ale tutaj nie było, tak? Więc to by było takie lanie wody, nie chcę mi się w to bawić, bo no można by to było wykazać, ale tam mniejsza, większa. Z ochroniarzami sprawa jest jasna, oni się powołują na ustawę, która oczywiście mnie nie dotyczy, bo ustawa dotyczy tylko osób chorych lub podejrzanych o chorobę, natomiast rozporządzenie dopisane do tej ustawy w żaden sposób nie ma mocy prawnej i to udowodniły sądy, wielokrotnie o tym było słychać nawet w telewizji, samych pisiorów, które wymyśliły te idiotyczne rozporządzenie, sąd uniewinnił, bo stwierdził, że prawo, które oni sobie w tych swoich durnych pałach wymyślili, nie ma mocy prawnej. No, także ciekawe, czy będą się teraz ubiegać o odszkodowanie, bo przecież w końcu ich uniewinniono, nie? A można by było, bo szczyt bezczelności sięga zenitu, więc jeżeli można napchać kieszenie, to dlaczego nie w ten sposób? Dobra, trzymajcie się, zaraz idę na komisariat, zobaczymy, co się będzie działo. Wszystkie filmiki moje są na YouTubie. Jak to się mówi, show musi trwać, nie?